Hej, witajcie. Prawie 40-letni ja. Jakoś tak mam gdzieś zatory w drugiej połowie tygodnia, ostatnimi czasy i dlatego się jakoś tak nie mogę w taki prawidłowy tryb nagrywania wrzucić. Może w przyszłym tygodniu się uda. Pogadajmy znowu z perspektywy. Trzeba było ten temat poruszyć, tak mi się wydaje. Dlaczego ta 40 jest taka magiczna w ogóle i o co to chodzi? Bo tak naprawdę... Brutalnie mówiąc, no to jest pewnie bardziej presja taka, nie wiem, kulturowa, społeczna, nie? Chodzi o to, że to jest ten czas, kiedy ja powinienem... No właśnie, nie wiem co. I to jest największy problem. Co ta 40 ma oznaczać w moim życiu? Bo nie oszukujmy się, że ona będzie oznaczała tylko to, na co ja jej pozwolę, żeby oznaczała, prawda? Ona będzie taka, jaką ja ją sobie wymyślę, jaką ja sobie stworzę, bo to, że mam 40 lat, tak naprawdę nie ma związku z niczym innym. Bo jak gdyby mam pewnego rodzaju, nie wiem, poglądy na to, jak buduję swoją pracę, karierę, mam poglądy związane z zainteresowaniami, z rodziną i tak dalej, i 40 na to wszystko... Wpisuje się w taki dziwny sposób, bo 40 próbuje postawić taką granicę albo postawić taki punkt rozliczeniowy, że w tym momencie podsumujemy to wszystko i zrobimy to. I być może jest tak, że ktoś, kto nie planuje, trochę może za dużo powiedziane swojego życia, ale jeżeli nie planuje pewnych elementów swojego życia, jeżeli nie... Stara się iść w jakimś planem, prawda? Jeżeli wcześniej, nie wiem, nie wie, czego chce od życia, jeżeli... ostatnio dużo takiego sformułowania używam, ale tak po prostu pasywnie konsumuje to, co się dzieje dookoła niego, prawda? Czyli reaguje, a nie jest takim proaktywnym, no to być może rzeczywiście, że ta 40 jest takim momentem, w którym... w którym coś nas zaskakuje, prawda? 40 jedyną rzeczą, która mnie zaskakuje, to to, jak blisko jest 40 do 50 lat i potem do 60 tak naprawdę, nie? Bo chyba tak naprawdę, abstrahując od wszystkiego, najtrudniej jest mi sobie poradzić z tą taką wagą, powagą wieku. Bo przyjmuję jak gdyby to tak dosyć poważnie, że jednak ta 40 do czegoś zobowiązuje, ale na takiej zasadzie, że trzeba trochę mądrości chyba takiej w sobie znaleźć, po prostu, żeby uzasadnić nawet robienie głupot. Nie wiem, czy to rozumiecie i nie wiem, czy ja sam to rozumiem, ale po prostu trzeba być mega odpowiedzialnym za to, co się dzieje z życiem, kiedy ma się 40 lat, bo się nie ma tych lat 20, bo nasze życie ma wpływ na dużo więcej osób i jak gdyby ten czas upływający to pokazuje dobitnie, nie? I chyba to jest ten najgorszy element tej całej 40. Tak mi się osobiście przynajmniej wydaje. No i próbuję go sobie cały czas układać, nie? No bo mogę powiedzieć i pewnie będę nagrywał o tym, jak widzę swój organizm, swoje ciało w wieku 40 lat, bo to też jest mega ciekawe, jak ono się zmieniło, bo się zmieniło. I te siwe włosy to nie jest jedyny element, który gdzieś tam występuje w jakiejś tam zwiększonej ilości. Niemniej jednak wydaje mi się, że to nie jest dla mnie rok takich podsumowań, chociaż jest taka łatwość wpadania to, ale zastanawiam się, czy ona jest ogólnie czterdziestkowa, czy po prostu ja mam tak, że bardzo porównuję się, a nie powinienem, bo powinienem się porównywać do samego siebie cały czas. Więc w tych czterdziestkowych takich podsumowaniach i w tym takim uleganiu presji, to chyba chciałbym najbardziej zachować taką trzeźwość umysłu i zdroworozsądkowość. To znaczy nie kupić tego kabrioleta, tylko po prostu kupić coś, co mi jest potrzebne. Chyba tyle, słuchajcie. Z po 22 spać mi się chce. To jest jeden z tych elementów, który występuje u ciężko pracującego, rodzinnego, realizującego zainteresowania człowieka, że po 22 to już tak naprawdę poszłoby się spać, bo jak się nie śpi te 7-8 godzin, to nie za fajnie. Dalej liczę na słowa i komentarze wsparcia i ewentualne łapki w górę. Trzymajcie się. Hejo.